Witajcie na kanale ZeptoBox. Dziś na moim biurku jest coś takiego. Może wiecie, może nie. Z jednej strony taka końcóweczka, z drugiej taka. Jest to nic innego jak kabel do ładowania samochodu elektrycznego, z tym, że to jest złącze, to się bodajże mówi Menekes typ 2, to jest Menekes typ 1, właśnie może nawet nie Menekes, tylko to jest typ 1, czyli tutaj mamy możliwość szybkiego ładowania, gdyż prąd jest, i gdyby z obydwu stron, tak, przy samochodzie też było takie gniazdo, wtedy można ładować bodajże 3 razy 16 A, 32 kW chyba wtedy. Natomiast niestety tym gniazdem możemy ładować maksymalnie 32 A na jednej fazie. Czyli to jest chyba 7,2 kW, o ile nie pamiętam teraz. Nie chcę wprowadzać w błąd. O co chodzi? O to, że ten kabel, nie wiem jaki ma przekrój, znaczy wiem jaki ma przekrój chyba, tak. To jest 3 razy 2,5 i plus dwie połówki, tak? Czyli 3 razy 2,5 mm kwadratowego i to jest do 16 amper. Dlatego na tych wtyczkach jest napisane, że to jest 16 amper. Tu, jak i tu. I teraz o co chodzi? O to chodzi, że te wtyczki spokojnie wytrzymają więcej. Czyli wytrzymają nawet i 32 ampery. Natomiast dziwię się tutaj, bo tak patrzę, że ten ćpień jest cofnięty. Natomiast wiadomo, że trzeba by było wymienić kabel. Natomiast taki kabel gotowy kosztuje 750 zł. Dla mnie małe zdzierstwo. Ten 32 amperowy. A ja bym chciał sobie właśnie zmodyfikować ten kabel po to, żeby móc sobie te 32 ampery ciągnąć, oczywiście po zmianie przekroju kabla, bo kupić takie kilka metrów kabla dla mnie nie problem, tylko tu jest niestety jakaś zaszyta elektronika też w tym, nie wiem dokładnie jaka, nie wiem jak to się ma. Rozkręcam taki kabel po raz pierwszy. Ten ma takie nietypowe torksy. Ten ma krzyżak płaski. Więc najpierw zajrzymy do tego. Według instrukcji, które gdzieś znalazłem w internecie, to ten kabel wie, ile jest amperowy po zastosowaniu odpowiedniego rezystora. No, więc faktycznie będzie tak, jak znalazłem opis. A to już Wam pokazuję dlaczego. To jest pocieszająca wiadomość. Już widzę tutaj rezystorek tam w tle. Ustawiło, ostrość ustawiło. Tutaj w tym otworku widać rezystorek. To jest pocieszająca wiadomość. Jedynie zmiana kabla. Wtyk jest przygotowany do L1, L2, L3, natomiast tu jest tylko podłączony L1. Bo wiadomo, że z drugiej strony tak jest jedna fazówka. Jestem ciekaw tylko, czy jakaś elektronika jest zaszyta z drugiej strony. Natomiast tu już mnie cieszy, że faktycznie będzie to kwestia tego rezystora. Jeżeli teraz tutaj czegoś nie pokręci. Słuchajcie, więc na forum
samochodyelektryczne.org. Znalazłem taki opis, już gdzieś go wcześniej widziałem. I właśnie tu jest faktycznie do uziemienia przy typie drugim. Przy uziemieniu jest DOPP rezystor i w zależności od tej jego rezystancji będzie odpowiedni prąd. 1,5 kilo ohma, 16 amper, 680 ohm, 20 amper, 220 ohm, 32 ampery, 100 ohm, 63 ampery. Więc mnie oczywiście interesowałoby 220 ohm, ale musimy sprawdzić, czy faktycznie ten rezystor jest 1,5 kilo ohma, według tego, co by wynikało tutaj z opisu. A więc, czyli PP i uziom. I powinno być 1,5 kilo ohma. Ha, a jest 680. Słuchajcie, czyli już jest włożony rezystor odpowiadający prądowi 20 amper. Czyli teraz nie wiadomo, czy jeżeli zrobię 100 ohm, czy 220 ohm, to by było 32 ampery, tak? Niektórzy piszą, że w Opel Amperze i tak nie pozwoli to więcej dopompować tego prądu, tak? Natomiast tutaj mamy, wcale tego nie widzicie, więc taka jest rezystancja. Słuchajcie, więc mamy dziś poniedziałek. Niestety w sobotę nie udało się kupić rezystora. Niestety zjeździłem całą okolicę, wszystkie sklepy w sobotę są nieczynne. Też przy okazji tutaj wpadłem na pomysł, że zamiast kabla 3 razy na przykład 6 mm kwadratowych plus gdzieś ściągnąć wzdłuż niego sygnalizacyjny, to lepiej po prostu 4 razy 6 mm kwadratowych i to powinno zdać. Zdać egzamin. Przy okazji do kolegów na forum samochody elektryczne. Słuchajcie, gniazda mają bardzo duże otwory. Tutaj ja pisałem, że 16 mm kwadrat wejdzie, a tu spokojnie wejdzie jeszcze więcej. Dobra, i to co zrobimy, to oczywiście rezystory. 4 sztuki kosztowały złoty 20 zł, więc najgorsze było przejazd. Oczywiście, na szczęście autem elektrycznym, niemniej jednak i tak to trochę kosztowało. Czy nie trzeba będzie palnikiem potraktować? Mam nadzieję, że nie. Tu jest 100 ohm. Kolorystyki. Tutaj na każdym rezystorze, tak przy okazji, ktoś kto ogląda mój kanał, a nie wie, rezystor ma tutaj takie odpowiednie kolory. Zaraz przystawię, żeby ustawił ostrość. O, dalej. Ustawię. O, dobra. W każdym razie, o, tu macie takie różne kolorki. I te właśnie kolorki to jest kod rezystora. Na podstawie ich kolorów można sobie bez problemu odczytać oporność i również moc takiego rezystora. Te są 0,25 W. Poprosiłem w starej obudowie. O, tu jest 220 ohm. Więc tamte odkładam. 220 ohm rezystorek najpierw lutuję. Zamiast tego 680 ohm obecnego. 0,25 W to jest właśnie ten rozmiar, a obecnie takie nowocześniejsze, że tak powiem, są trochę mniejsze. Ich produkcja jest, podejrzewam, tylko trochę droższa i tyle. Tak się ukazało.
okazało, że ma bardzo długą nóżkę ten rezystor. Więc aż tyle było zatopione. A, może to mało istotne, ale spróbujemy teraz. Więc jednak ta lutownica 125 W już w zupełności wystarczy. A czy gorące? 125 W w zupełności wystarczy, jednak nagranie takiego, nagrzanie takiego. A! Jeszcze gorący, wyobraźcie sobie, jest i pewno będzie długo gorący. O mący! Uwaga! No, w każdym razie nagrzanie takiego czpienia dużego, miedzianego jest problemem. Ohm zakładam rezystorek. No i cóż, pozostaje mi tylko przejechać się do Poznania, do ładowarki, bo najbliżej mam Poznań, jest jakieś 130 km ode mnie. No i podjadę i zobaczę, czy będzie działać. Pozdrawiam. Tak szybko się pożegnałem, że jeszcze nie sprawdziłem przy Was, czy faktycznie rezystancja pomiędzy czpieniem PP a PE wynosi 220 ohm. Tak jest. Mamy 220 ohm zgodnie z instrukcją od tego typu drugiego ładowarek powinno przełączy się na prąd 32 ampery. Nie oznacza to oczywiście, że samochód będzie się ładował takim prądem, bo niestety ponoć ładowarka jest słabsza. Zobaczymy. Najgorszy pomysł to ta kratka tutaj. Jak coś wpadnie, to już nie wyjmie się. To jest gniazdo. Bywa. Jeszcze się okaże, że dzisiaj nie działa. Ja pierdziu. O, jest w końcu. Dobra. Gniazdo otworzyło klapkę. Pierdzielę, za dużo tego wszystkiego. No tu już się zlikwidował komunikat. Ale coś tu kiepsko. Kiepsko łapie dzisiaj. Otworzyło i teraz podłączymy kabelek. Kontrolka się zaświeciła. No to zobaczymy zaraz, jaką moc pobiera. No niestety 3146 W. 3300. Więc słuchajcie, podsumowując, ładowarka w Opel Ampera samochodzie, pewno czy w Chevrolecie Volcie, bo to są bliźniacze modele, niestety jest tylko 3 z kawałkiem kilowata, niestety 7,2 kilowata, czyli 32 amper nie
uruchomimy na tym sprzęcie. Będę się starał zrobić coś z tym, żeby to ładowanie przyspieszyć. Dzięki serdeczne za oglądanie. Łapkujcie, subskrybujcie kanał. Więcej tego typu rzeczy na tym kanale zeptobox.pl. Pozdrawiam.